Dzień dobry. Z winnicy kapitana wita Państwa Piotr Dudek. Dzisiaj chcę Państwu zaprezentować film o budowie krzewu winorośli. W tym filmie chcę przekazać Państwu podstawowe informacje na temat poprawnego rozpoznawania zdrewniałych części krzewów winorośli. Wiedza na ten temat będzie nam szczególnie potrzebna w momencie przystępowania do cięcia. Cięcie wykonujemy zawsze w okresie spoczynku naszych krzewów, a więc późną jesienią lub na przedwiośniu. Nie powinniśmy tego robić w okresie silnych mrozów i w czasie, gdy bezpośrednio po cięciu mogą takie mrozy wystąpić. W naszym klimacie nie tniemy krzewów w styczniu i w lutym. Nagrywam ten film głównie z myślą o tych, którzy mają niewielką wiedzę na temat budowy krzewów winorośli. Nie będę zatem omawiał ani prezentował specjalistycznych form i sposobów cięcia, a raczej skupię się na przekazaniu niezbędnej dla każdego laika wiedzy praktycznej o rozpoznawaniu i roli poszczególnych części składowych krzewu. Prawie każdy pęd na krzewie winorośli w okresie wegetacyjnym ulega dużym zmianom. Ulega też zmianie jego nazewnictwo i z doświadczenia wiem, że dla osób nie będących w temacie sprawia to ogromny problem. Nie będę wyjaśniał wszystkich niuansów z tym związanych, proszę tylko, aby zapamiętali Państwo, że na każdym krzewie bezpośrednio przed cięciem mamy następujące jego części składowe. Stare drewno, drewno jednoroczne, łoza powstała z latorośli, łoza powstała z wilków, łoza powstała z pasierbów, łoza powstała z pędów przedwczesnych, tak zwanych syleptycznych, wąsy i pozostałości szypułek. Chrust to jest suche i martwe części pędów. Tylko drewno, łozy z latorośli i łozy z wilków mają dla nas znaczenie w kontekście poprawnie przeprowadzonego cięcia. Pozostałe części krzewów w 100% usuwamy z krzewu. Wyjaśniam również, że nazewnictwo, jakiego będę używał, będzie aktualne na moment wykonywania cięcia. Czyli jak coś w okresie wegetacyjnym było pasierbem, to ja będę to nazywał łozą z pasierba. I analogicznie będę do innych części zielonych stosował ich nazwy jesienne, czyli po zdrewnieniu. Stare drewno to najstarsze części składowe krzewu. Przede wszystkim jest to pień i wszystkie stałe ramiona, za wyjątkiem ich końcowych odcinków, które zwykle są najmłodszym jednorocznym drewnem. Stare drewno rozpoznajemy przede wszystkim po grubości, która jest największa, po szaro-ciemnym kolorze oraz silnie spękanej i łuszczącej się korze. Ponadto na starym drewnie nie widzimy pąków i wyrastają z niego tylko nieliczne łozy powstałe z tak zwanych wilków. Jeżeli widzimy, że z określonego drewna wyrasta kolejne drewno, to
Drewno, z którego wyrasta to kolejne, zawsze jest drewnem starszym. Jeżeli z kolejnego wyrasta następne, to te również jest drewnem starszym. Jeżeli z drewna wyrastają już tylko łozy, i to łozy powstałe z latorośli, to znak, że doszliśmy do drewna najmłodszego jednorocznego. Drewno jednoroczne zawsze powstaje z łozy, która po wydaniu wiosną latorośli w trakcie sezonu wegetacyjnego grubieje i ulega powolnemu procesowi upodobniania się do drewna, by ostatecznie jesienią stać się tym drewnem. Zmienia barwę z brązowej lub jasnobrązowej na charakterystyczną dla młodego drewna jasno-szarą. Na korze pojawiają się pęknięcia i zaczyna się ona złuszczać, ale w mniejszym stopniu niż na drewnie starszym. Drewno jednoroczne najłatwiej rozpoznać po wyrastających z niego licznie łozach. Ponieważ jest to najmłodsze drewno, to nigdy nie wyrasta z niego inne drewno. W zależności od stosowanego poprzednio cięcia są to krótkie czopy lub dłuższe odcinki drewna. W zależności od odmiany różna jest także grubość tego młodego drewna. Kończąc omawianie drewna jednorocznego, prezentuję Państwu jeszcze kilka slajdów, na których jest widoczne właśnie to, co jest na krzewie tym drewnem jednorocznym. Drewno jednoroczne na slajdach wskazują czerwone strzałki. Teraz przejdziemy do omówienia łozy z latorośli. Taką łozę mamy zawsze na drewnie jednorocznym. Jest to główna cecha, po której łatwo ją rozpoznajemy. Jeżeli potrafimy rozpoznać najmłodsze drewno, to bez problemu rozpoznamy znajdującą się na nim łozę z latorośli i oczywiście odwrotnie. Jeżeli prawidłowo rozpoznamy łozę z latorośli, to wiemy, że to, z czego ona wyrasta, jest drewnem jednorocznym. Natomiast wspólną cechą odróżniającą wszystkie rodzaje łóz od drewna jest ich wyraźna segmentowa budowa. Łoza zbudowana jest z tak zwanych węzłów i międzywęźli. Na węzłach łozy zawsze znajdujemy wyraźnie wykształcony pąk. Często na węzłach znajdują się także zdrewniałe wąsy i łoza powstała z pasierbów. Rzadziej natomiast znajdujemy na węzłach wyrastającą z nich łozę powstałą z pędów przedwczesnych, tak zwanych syleptycznych. Kora na łozie w odróżnieniu do drewna jest gładka i niespękana. Jej barwa w zależności od odmiany różni się i zwykle jest brązowa, jasnobrązowa lub jasnoszara. Łozy z latorośli, głównie tych, które nie owocowały, są zwykle grube i dobrze zdrewniałe. Takie łozy wykorzystujemy do cięcia formującego przyszły krzew. Pąki na tych łozach są płodne i dlatego głównie te łozy są wykorzystywane przy planowaniu cięcia na najbliższe owocowanie. Błąd polegający na całkowitym wycięciu tej łozy oznacza praktycznie pozbawienie krzewu owocowania w najbliższym sezonie. Kolejną łozą, którą omówię, jest łoza z wilków. Ta łoza powstaje ze specyficznych latorośli nazywanych wilkami, które wyrastają z drewna, a nie z łozy jak większość latorośli na krzewie.
Wilki, już jako łoza, występują wyłącznie na starym drewnie. Takie łozy zwykle są grube i dobrze zdrewniałe, gdyż większość odmian rzadko zawiązuje grona na wilkach, a te nieobciążone owocowaniem przechodzą w silne łozy. Jak już wcześniej wspomniałem, na starym drewnie występują wyłącznie łozy z wilków i to jest ich podstawową cechą rozpoznawczą. Poza miejscem wyrastania, łozy z wilków niczym nie różnią się od łóz z latorośli. Pąki na tych łozach są płodne, a wyrastające z nich latorośle zawiązują kwiatostany i grona. Dlatego łozy z wilków możemy odpowiednio przycinać na owocowanie w najbliższym sezonie. Z uwagi na to, że zwykle wyrastają bliżej pni i nasady poszczególnych ramion, doskonale nadają się również do wykorzystania przy cięciu formującym, a szczególnie do odmładzania czopów krzewienia, a nawet całych form starych i zaniedbanych krzewów. Na tym zdjęciu widzimy młody krzew, na którym opisałem wszystkie omówione wcześniej istotne z punktu widzenia cięcia zdrewniałe elementy krzewów winorośli. Kończąc ten film, wyrażam nadzieję, że po wnikliwej analizie tych obrazów i mojego komentarza będziecie Państwo już bez najmniejszych problemów potrafili rozpoznać wszystkie zdrewniałe elementy naszych krzewów winorośli, a to z kolei pozwoli Państwu nie popełniać, może unikać popełnienia błędów przy zbliżającym się wiosennym cięciu. Dziękuję bardzo za uwagę. Z winnicy kapitana pozdrawia Piotr Dudek.